Cześć, witajcie, tutaj Jacek Kolekcjoner i w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać unboxing piątego tomu komiksu Wiedźmin. Wiedźmin zatarte wspomnienia, tak samo jak w przypadku poprzednich tomów, nie wszystkich oczywiście, chyba tam ostatnich przynajmniej dwóch, trzech, współtworzonych przez polskich autorów. Scenarzystą tego tomu jest Bartosz Sztybor. Chyba od tego komiksu zaczyna się znowu dobra pasta dla fanów Wiedźmina w Polsce. Tak wygląda przód okładki, tak wygląda tył, a tak wygląda grzbiet. Zaraz wam pokażę zresztą całą resztę. Komiks jest wydawany w oryginale przez Dark Horse Comics. Mamy logo CD Projekt Red. Cena okładkowa komiksu to 39,99. Mamy krótki opis komiksu. Zajrzyjmy sobie do środka. W ogóle to logo dalej jest takie samo jak wcześniej, czyli w stylu Wiedźmina dwójki. A dlaczego mówiłem, że fani Wiedźmina teraz mają dobrą pasę? Ponieważ za kilka dni będzie WiedźminCon, przepraszam, ja się tak przyzwyczaiłem, to wydarzenie się nazywa WitcherCon, czyli jakby konwent online dla fanów Wiedźmina, więc będzie dużo informacji na temat drugiego sezonu serialu, będą informacje na temat anime, które będzie na Netflixie z Wiedźminem, z uniwersum Wiedźmina, a tak się prezentuje zawartość tego komiksu. Fani Wiedźmina chyba wiedzą, czego się spodziewać. Chociaż wiadomo, z tomu na tom rysunki się troszkę różnią. Zależy od tego, jaki rysownik i jacy autorzy ogólnie podejmą się stworzenia kolejnego tomu, kolejnych zeszytów. Mamy alternatywne okładki na sam koniec, notki biograficzne, posłowia i wszystkie okładki poprzednich tomów. Ha, ale nie musicie patrzeć na to tutaj, ponieważ mamy je pod ręką. Żeby można było spojrzeć, jak wygląda cała seria obok siebie. Tak, na waszych półkach te komiksy będą prezentowały się w następujący sposób, wszystkie 5 tomów Wiedźmina wydanych w Polsce. Wszystko jest bardzo spójne i w sumie jestem wdzięczny, że nie zmieniali tego logo. Dobrze, więc to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli jeszcze nie macie tego komiksu, to możecie go kupić klikając w link, który się znajduje w opisie pod tym filmem. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.